dobry, drodzy Państwo. Witam Państwa już trochę świątecznie i tak może jeszcze nawet trochę noworocznie. Z nadzieją, że kiedy rok 2020 dobiegnie końca, będziemy mogli go zamknąć, zapomnieć o nim i patrzeć z nadzieją w przyszłość, mając nadzieję, że zaraza sobie pójdzie, a my będziemy mogli zacząć normalnie żyć. Pomarzyć zawsze można. Proszę Państwa, nastroje takie trochę mroczne, postapokaliptyczne. Poprzednio już również proponowałam Państwu postapokaliptyczne klimaty i będę to w tym momencie trochę kontynuować. Aczkolwiek to, co chciałam Państwu polecić tym razem, nie jest wcale mroczne. Powieść, a raczej trylogia, pozostaje w postapokaliptycznych klimatach, natomiast niesie też dosyć mocną i ostrą krytykę i naszego świata, naszej cywilizacji, tego, co ona wytworzyła, ale jednocześnie nadzieję na przyszłość, że z każdych gruzów można się podnieść i zawsze można zacząć budować nowy świat. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, to jest, proszę Państwa, trylogia Margaret Atwood pod wspólnym tytułem Mad Adam, a składają się na nią trzy powieści. Oryx i Derkacz, Rok Potopu i właśnie Mad Adam, która jest jednocześnie tytułem całej trylogii. I co się pod tym tytułem kryje? Taka gra słów. Tam jest trochę za dużo liter D w tym Mad Adam i co czyni w zasadzie ten tytuł nieprzetłumaczalnym również. Natomiast gdyby te litery D troszeczkę zredukować do stanu podstawowego, to wyszłoby nam Mad Adam, czyli po prostu po angielsku szalony Adam w tym momencie i szalony pierwszy człowiek być może i szalony człowiek, który chce uczynić coś nowego z ludzkością, z cywilizacją, który uznał, że kończy się czas takiej ludzkości, jaką znamy i trzeba zrobić z tą ludzkością coś nowego. I tym Adamem, który co prawda nie stanie się pierwszym człowiekiem, ale stanie się kimś w rodzaju stwórcy, jest tutaj bohater pierwszej powieści, jej tytułowy bohater, którego poznajemy pod takim przezwiskiem, pseudonimem Derkacz, jak również drugi bohater, którego poznajemy pod przezwiskiem Yeti. W oryginale to jest, o ile pamiętam, Snowman. Natomiast tłumacz uniknął pułapki, nie przekładając go na bałwana, tylko na Yeti. Chodzi o po prostu śniegowego człowieka. I on po zagładzie jest takim pierwszym człowiekiem, który ma nową ludzkość poprowadzić do nowego życia. Ale po kolei. Jeżeli mówimy o postapokalipsie, o tym, co ma doprowadzić do zagłady ludzkości, a potem pokazać nam ten świat po zagładzie, po apokalipsie, to należy postawić dwa pytania. Czy świat może czekać zagładę i jaka zagłada może go czekać? I po drugie, czy ten świat sprzed zagłady jest wart ocalenia? Dlatego, że tutaj tych narracji postapokaliptycznych namnożyło się nam w ostatnim czasie bardzo dużo. One powstawały już w latach 50. Już Państwu częściowo wspominałam o tym i niektóre z tych wczesnych, znanych powieści postapokaliptycznych to na przykład Johna Wyndhama, Poczwarki czy Dzień Tryfidów i a z późniejszych wybitnych, aha, jeszcze na przykład Kantyczka dla Leibowica, natomiast z późniejszych znakomita powieść McCarthy'ego Droga. Tylko, że Droga jest taką bardzo, bardzo surową, mocną, ostrą przypowieścią o
poszukiwaniu sensu w świecie po zagładzie i o figurze ojca, być może Boga, o relacji między ojcem a synem. Natomiast Madadam, trylogia Margaret Atwood, traktuje temat postapokalipsy nieco inaczej. Tutaj świat rzeczywiście spotyka zagładę, natomiast to, co się wydarza, jest pewną metaforą próbującą ubrać w kształt konsekwencje tego, co cywilizacyjnie sobie fundujemy. Jest to metafora, ponieważ nie wyciągane są tutaj konsekwencje ani z kryzysu klimatycznego, ani z tego, co się dzieje w świecie pod kątem społecznym, ale jest to pewna opowieść, nawet pewien mit o zagładzie i o odrodzeniu. Zagłada została dokonana tutaj przez jednego człowieka, właśnie przez Derkacza, który uznał, że cywilizacja ludzka w takim kształcie, w jakim istnieje, nie ma już racji bytu. Jak więc wygląda ten świat sprzed zagłady? On jest bardzo ostro społecznie podzielony na miasteczka korporacyjne i tak zwane plepsopolie, w których mieszkają ludzie nie mający już zupełnie niczego. Okazuje się, że porządek polityczny został przejęty całkowicie przez wielki kapitał. W ogóle straciła rację bytu instytucja państwa, straciła rację bytu demokracja. Nie ma już świata, jaki znamy, a jedynym władcą, jedynym realnym władcą świata jest kapitał. W związku z tym mamy te korporacyjne miasteczka. Nie ma rządów, nie ma parlamentów, nie ma demokratycznie wybieranych władz. Jedyne, co istnieje, to korporacje, korporacyjne straże zamiast wojska i w ten sposób właśnie organizowany świat. Ludzie mieszkający w korporacyjnych miasteczkach mają wszystko. Mają dobrą pracę, mają mieszkania, ubezpieczenie medyczne, wszystko to, czego tylko mogą do życia potrzebować. Jedyną wadą jest to, że nie są wolni. Nie powinni zbyt wiele dociekać i zbyt wiele próbować zmienić. Dlatego, że jeżeli jakiś naukowiec, badacz będzie próbował wnikać zbyt głęboko w ten świat, no to może go spotkać przykry wypadek, w wyniku którego już nie będzie mógł niczego więcej badać, bo po prostu straci życie. Natomiast ci, którzy funkcjonują w ramach tych instytutów badawczych w korporacjach i pozornie, tak jak nasz bohater Derkacz, pracują dla korporacji, mogą sobie pozwolić na bardzo wiele. Natomiast poza korporacjami jest właściwie dziki świat, świat, w którego mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie. Nie mają stabilnego życia, nie mają stabilnej pracy, nie mają ubezpieczenia medycznego, nie mają właściwie nic, brakuje im elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Żyją na śmietniku tego kapitalistycznego świata. Czyli widzimy, jak bardzo to, co znamy z naszej rzeczywistości, podział na biednych i bogatych, na wykorzystujących i wykorzystywanych, na kapitał i prekariat pogłębia się coraz bardziej. I taki świat jest pokazany przez Atwood jako rzeczywistość, którą główny bohater ocenia jako niewartą po prostu kontynuowania.
W związku z tym mamy rzeczywiście apokalipsę. Apokalipsę taką dosyć drastyczną, za pomocą wirusa, którego derkacz wytworzył w laboratorium. Natomiast ten wirus przemycony w suplemencie, popularnym suplemencie, który wszyscy biorą w rozpuszczalnych tabletkach, reklamowanym, więc mamy tutaj jeszcze przytyk do konsumpcjonizmu, do całego mechanizmu mediów i reklamy, który powoduje, że wszyscy chcą czegoś, co generalnie człowiekowi jest najzupełniej zbędne, ale wmawia nam się, że to właśnie jest nam potrzebne, że to nas uszczęśliwi. W związku z tym wszyscy sięgają po popularny suplement, który ma im zapewnić zdrowie, radość życia i interesujące doznania seksualne. No i używając tego suplementu fundują sobie śmiertelnego wirusa. W związku z czym cała rasa ludzka ginie w ciągu 2 tygodni. Niemal cała, dlatego że mamy z tego świata kilkoro ocaleńców. Między innymi naszego tytułowego Yeti, który spędził cały czas epidemii zamknięty szczelnie w laboratorium. Inną kobietę, która wędruje tak trochę na własną rękę, trochę przyłącza się do grupy, do takiej niby sekty tak zwanych Bożych Ogrodników oraz samych Bożych Ogrodników, którzy tworząc jakąś taką właściwie pozbawioną kultu religię opartą na proroctwie o tym, że nadejdzie bezwonny potop, próbują zbudować sobie jakieś arki, dzięki którym zdołają ten bezwodny potop przetrwać. I ten bezwodny potop jest oczywiście epidemią, której nadejście oni przeczuwali, więc tutaj uruchamiają się wszystkie te apokaliptyczne mity, wszystkie te nasze przeczucia dotyczące końca cywilizacji. I ci Boży Bojownicy uosabiają właśnie tę siłę wiążącą się ze świadomością po pierwsze, że ta zagłada nadejdzie, bo nikt inny tej świadomości nie ma, a po drugie z przygotowaniem na przetrwanie, takim bardzo racjonalnym przygotowaniem. Natomiast czego tak naprawdę chciał Derkacz? On nie chciał tylko zagłady świata, który znał. On po prostu uznał, że ludzkość w obecnym kształcie zwyczajnie nie nadaje się do przetrwania. Co więc zrobił? Jako genialny genetyk, który potrafił stworzyć takiego wirusa, stworzył również nową ludzką rasę, pozbawioną zupełnie wad, jego zdaniem, które miała stara ludzkość. Więc jak taka idealna ludzkość według Derkacza powinna była wyglądać? Otóż za największą wadę ludzkości Derkacz uznał agresję. I stwierdził, że to agresja pobudza nas do rywalizacji, do tego, żebyśmy pragnęli więcej niż mamy i niż potrzebujemy. Do zabijania się nawzajem w walce o jakieś dobra. W związku z tym ta nowa ludzkość powinna być zupełnie nieagresywna. A żeby wyeliminować jakiekolwiek przyczyny rywalizacji i agresji, trzeba zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb. Czyli trzeba sprawić, żeby ludzie nie musieli walczyć o podstawowe dobra, czyli jedzenie i seks, że powinni mieć możliwość żywienia się właściwie wszystkim, w związku z tym ta nowa ludzkość jest roślinożerna, może sobie jeść listki ze wszelkiego rodzaju drzew i nic im się nie stanie, może żywić się po prostu roślinami i nie musi zdobywać z wysiłkiem pożywienia, bo ono po prostu wszędzie dookoła rośnie. A po drugie, trzeba wyeliminować instynkt rywalizacji seksualnej, w związku z tym trzeba człowieka, który jest istotą permanentnie seksualną, uczynić istotą seksualną okresowo, czyli wyznaczyć takie hormonalne okresy godowe,
nauczyć tę ludzkość rytuału, który będzie polegał na tym, że kiedy dana osoba się staje seksualnie gotowa, to jej części ciała odpowiednie podbarwiają się na niebiesko, wtedy iluś partnerów się zaleca do jednej partnerki, ona wybiera czterech, mamy rytuał godowy, no i potem napięcie seksualne opada, nikt nie jest o nikogo zazdrosny, nie ma tutaj pragnienia wyłączności, wszyscy troszczą się o wszystkich, ludzkość żyje zgodnie jako takie jedno wielkie stado, czyli w zasadzie z takich atomowych rodzin ludzkość zmieniła swoją formę społecznego funkcjonowania i ma tworzyć jedną wielką grupę, ma tworzyć takie stada. Cóż jeszcze? Takiej ludzkości nie powinno nic zagrażać. W związku z tym, żeby ludzie mogli leczyć choroby, Derkacz stworzył odpowiednią taką częstotliwość dźwięku, która ma być uzdrawiająca, podobną do kociego mruczenia. W związku z tym, jeżeli ktoś z grupy zachoruje, inni stają wokół niego i mruczą, żeby tę chorobę z niego wypędzić. Poza tym, co nam jeszcze może przeszkadzać? Owady. W związku z tym skóra tych ludzi wydziela substancje odstraszające dla owadów. No i mogą oczywiście ludzkości zagrozić drapieżniki. Dlatego też mocz tych nowych ludzi ma właściwości odstraszające i wieczorem w ramach takiego rytuału na dobranoc wszyscy mężczyźni stają wokół kręgiem wokół obozowiska, obsikują to obozowisko, żeby odstraszyć drapieżniki. I to wedle Derkacza ma być idealna ludzka rasa. Nowy człowiek, taki, który nie będzie znał agresji, który stworzy lepszą cywilizację, taką, w której nie będzie już podziału na biednych i bogatych, w którym nie będzie tej niesprawiedliwości. Oczywiście tutaj pewne rzeczy upraszczam, to są trzy dość długie powieści, dość rozbudowane, naprawdę interesujące i bogate w szczegóły, dlatego proszę tego mojego uproszczenia tutaj nie traktować jako takiej ostatecznej wykładni tego tekstu, dlatego że on niesie naprawdę wiele niespodzianek i również wiele interesujących zwrotów akcji, bo to jest poza wszystkim innym po prostu ciekawa powieść, ciekawa trylogia powieściowa. Natomiast wracając jeszcze do tej nowej ludzkości. Okazuje się, że Derkacz, który nie dożył, nie będę Państwu zdradzać, jak do tego doszło, ale nie dożył stworzenia tego nowego ładu i to Yeti, jego przyjaciel, musi się opiekować Derkaczanami. Okazuje się, że Derkacz nie przewidział jednej rzeczy. Nie przewidział ogromnej potrzeby, ogromnej ludzkiej potrzeby tworzenia opowieści i wyjaśniania sobie świata. Dlatego, że ci ludzie muszą zrozumieć jakoś to, kim byli, co ich spotkało, jaki jest świat, jaki ich otacza. I dlatego zaczynają pytać Yeti o swoich przodków, o swojego dobrego ojca Derkacza i o swoją dobrą matkę Oryx, którą jeszcze pamiętają z laboratorium, która przychodziła i uczyła ich różnych rzeczy, uczyła ich jak korzystać z roślin, uczyła ich jak przetrwać. I Yeti tworzy dla nich opowieści na poziomie, na którym uznaje, że one są dla nich zrozumiałe, natomiast widzi, że oni z tych opowieści tworzą sobie mit, tworzą mity wyjaśniające świat. I dlatego ta opowieść również wydaje mi się taka interesująca i ważna, bo ona pokazuje, jak potężna jest mitotwórcza zdolność ludzkiego umysłu i jak bardzo potrzebujemy opowieści, które będą nam wyjaśniały świat. I ta trylogia Margaret Atwood
styka ze sobą dwa mity. Mit właśnie apokalipsy, mit końca świata, zagłady świata, tego, że świat się skończy, a potem będzie nowa ziemia, nowe niebo, będzie jakieś odrodzenie. To nie jest tylko, proszę Państwa, mit judeochrześcijański, chociaż oczywiście nasze słowo apokalipsa wzięliśmy z apokalipsy biblijnej i którą poprzedzały różnego rodzaju apokalipsy hebrajskie. Natomiast jakiś mit końca świata mamy w bardzo wielu kulturach. Na przykład w starożytnej Grecji mieliśmy taki mit Ekpyrozis, wielkiego pożaru, który zakończy świat, który sprawi, że ten świat spłonie i potem odrodzi się na nowo. W mitach germańskich z kolei mamy Ragnarök, ten zmierzch bogów, koniec świata, w którym wilk Fenrir razem z wężem Midgardsomem pożrą świat, doprowadzą do zagłady bogów i potem wszystko zacznie się na nowo. Więc taka opowieść o tym, że świat się skończy, to nie jest tylko domena myśli judeochrześcijańskiej. Tylko to jest coś, co bardzo silnie przyczepiło się do ludzkiej świadomości. I tutaj tym mitem gra Margaret Atwood. Pokazuje, że mamy w głowach jakieś takie przeczucie końca cywilizacji, które teraz może nam narastać, ponieważ mamy, no co by nie mówić, apokaliptyczne wydarzenie na miarę całego globu. Mamy pandemię, która przewartościowała nam zupełnie naszą rzeczywistość i przeprojektowała priorytety i zmusiła bardzo wielu spośród nas do takiej zwykłej walki o przetrwanie. Natomiast z drugiej strony mamy przecież widmo kryzysu klimatycznego, o którym chwilowo może trochę zapomnieliśmy w cieniu pandemii, a to jest coś, co zagraża nam tak naprawdę znacznie mocniej niż pandemia, co może sprawić, że rzeczywiście nasza cywilizacja w ciągu kilku najbliższych pokoleń osiągnie coś, co moglibyśmy nazwać kresem. Więc takie apokaliptyczne przeczucia, apokaliptyczne obrazy towarzyszą ludzkości od bardzo, bardzo dawna. A z drugiej strony tę apokalipsę mamy zderzoną z mitem raju. Z taką rajską niewinnością, ponieważ ci ludzie w swojej naiwności, w swojej twórczej aktywności, w której nazywają rzeczy, nazywają zjawiska, próbują działać tak aetiologicznie, czyli te mity aetiologiczne to były te, które wyjaśniały poszczególne aspekty rzeczywistości, pokazywały, jak się coś stało pierwszy raz i dlaczego od tej pory tak to robimy, bo jakieś bóstwo zrobiło tak to pierwszy raz, nauczyło nas, jak to robić i od tej pory tak to robimy. I mamy te wszystkie mity Złotego Wieku, te pokazujące, że świat był kiedyś idealny, był doskonały. Więc ci derkaczanie w swojej naiwności, w swojej niewinności i w swoim uczeniu się świata, tworzeniu mitów, żeby ten świat zrozumieć, są właśnie odwzorowaniem, odzwierciedleniem takiego rajskiego mitu. Więc, no cóż, chciałabym Państwa zostawić z takim życzeniem na nowy rok, żeby ten rok, który się nam skończy za jakiś czas, o ile był rokiem takiej małej apokalipsy, to żeby następny był rokiem nadziei i takiego odnowienia, żebyśmy częściej mogli myśleć o micie Złotego Wieku niż o micie apokalipsy. Dziękuję bardzo.